wszystkie elementy. Będę dopasowywał, ciął, spawał, kleił, szpachlował na samochodzie. Dlatego, że te elementy na tym aucie nie zostaną. Zostaną przygotowane pod formę. Z formy wyjdą gotowe elementy pod lakier, które zostaną tutaj zamontowane. Grzesiek chce unowocześnić wygląd swojego leciwego Merca, dlatego montuje przód od najnowszej A-klasy. Poszczególne klocki na razie nie do końca pasują, ale to tylko kwestia czasu. Grzesiek w podobny sposób buduje na co dzień poszerzenia do aut rajdowych i wyścigowych. Ma więc w tym spore doświadczenie. Mimo wszystko i tak tego typu modyfikacja to mozolna robota. Po wstępnym przyłapaniu elementów Grzesiek maluje połączenia na czarno. Dzięki temu lepiej widzi efekt swojej pracy. Zaczyna wyglądać, ale jeszcze kupa roboty. Nie wiem, czy za dużo nie wziąłem na łeb. Ten nowy przód, wnętrze, swoja cała paka, napęd na cztery. Nie wiem, czy nie zwariowałem. Raczej tak, ale nie szkodzi. Dzięki temu mamy niezłe widowisko. Do Ryglic właśnie przyjechał kolega Grześka. O, cześć Grzesiu. Przywiozłeś oponki? Miałem ci przywieźć oponki, ale przywiozłem coś więcej. Koła, które zostały mi w zasadzie z mojego samochodu. Z tego? Tak, okazało się, że trochę za małe. Ty, ale to jest Ford, czyli on ma 139,7 rozstaw, a ja mam 130. Dokładnie tak. Ile? Normalnie mógłbym za nie wziąć 3000, ale dla ciebie 2,5. Kurczę, 2,5. Słuchaj, bardzo cię lubię, Tomek, ale zagram w otwarte karty. Chciałem wydać na koła 2000 zł. Jak mi je dasz za 2000, to powiem ci, że powalczę sobie z tym rozstawem i dam sobie radę. Robię to dla ciebie. Dobra. Rewelacja. To pomóż mi to wnosić. Za 4 koła, 2 koła. Odliczamy więc od budżetu 2 koła za 4 koła. A ty założyłeś co? Większe, nie? Tak, tak. Słuchaj, wracam do roboty. Ja tak samo. Dzięki wielkie. Słuchaj, masz udział w moim kamperze. Piąteczka. Hej. Nie pasują, ale muszę to przyłożyć do auta. Nie, no dobrze jest, poszerzenie. No i takie rzeczy napędzają mnie do roboty. Łapię z powrotem flow. No dobrze to wygląda. Mistrzostwo. On będzie na takiej wysokości. Prawdziwa terenówka. A umówmy się, że całe koła za 2000 zł, no to jakby nie kolega, nie miałbym szans kupić. I za 2000 zł mogę śmiało dołożyć 500 na to, żeby zmienić rozstaw.